Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kołka. Szanowni Państwo, temperatury przekraczające 30 stopni w cieniu są może przyjemne dla nas, będąc na urlopie, nad morzem na przykład, ale nic przyjemnego dla naszych pojazdów. Zatem w dzisiejszym magazynie odpowiemy sobie na pytanie, jak zadbać o układ chłodzenia w naszym pojeździe, aby nam nie przysparzał żadnych kłopotów. Zapraszam. Szanowni Państwo, zatem jak uniknąć niespodzianek? Zacznijmy od tego, że nasza systematyczna kontrola układu chłodzenia pozwoli nam na wcześniejsze wykrycie ewentualnych usterek. Do takiej kontroli, którą każdy z Państwa może przeprowadzić, jest to oczywiście kontrola poziomu płynu chłodzącego. Tą kontrolę przeprowadzamy zazwyczaj w zbiorniczku wyrównawczym, który to znajduje się pod maską przy silniku. Na każdym zbiorniczku zawsze jest zaznaczony poziom minimalny i poziom maksymalny. Kontrolę poziomu płynu chłodzącego przeprowadzamy na chłodnym silniku. Na każdym zbiorniczku wyrównawczym zaznaczony jest poziom minimalny i poziom maksymalny. Każdy ubytek poniżej poziomu minimalnego może wskazywać, że mamy jakąś nieszczelność. Te nieszczelności mogą się objawiać w pewien specyficzny sposób. Otóż gdy płyn chłodzący ucieka w którymś miejscu, zazwyczaj po wyschnięciu pozostawia charakterystyczne ślady, naloty w kolorze białym, jasnym, takim popielatym bądź zielonym. Także kontrolując to, co możemy wzrokowo, kontrolując właśnie połączenia przewodów chłodzących, skontrolować, zajrzeć, zobaczyć, czy tych właśnie wycieków naocznie nie widać. Oprócz kontroli poziomu płynu chłodzącego, wzrokowo możemy przeprowadzić również ocenę stanu przewodów gumowych łączących chłodnicę z silnikiem, ze zbiorniczkiem wyrównawczym. Te przewody można wziąć do ręki, oczywiście przeprowadzamy również to na chłodnym silniku. Możemy je zgiąć, sprawdzić, czy nie mają widocznych pęknięć, czy nie parcieją pod wpływem czasu, prawda, i ciężkich warunków pracy. Stan połączeń, opasek zaciskowych, to co też i wcześniej mówiłem, wycieki na każdym połączeniu również możemy skontrolować. Każde zauważone właśnie starzenie się przewodu bądź pęknięcie należy jak najszybciej naprawić, bo to się po prostu nam zemści podczas jazdy w najmniej oczekiwanym momencie. Kolejnym elementem, który możemy sami sprawdzić, jeżeli oczywiście konstrukcja samochodu nam na to pozwala, jest ocenić stan czystości chłodnicy. Chłodnica może nie jest skomplikowanym urządzeniem, ale jest dość delikatnym i ma bardzo małe przestrzenie, przez które przepływa powietrze, odbierając ciepło od niej. No i w tej przestrzeni, tak jak na filmie w tej chwili Państwo widzą, mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Czy owady, które zbieramy podczas jazdy, czy nawet kurz, kamienie, błoto, zależy w jakim terenie jeździmy. Wspomnę tutaj, że niektórzy kierowcy na okres zimowy przysłaniają taką chłodnicę różnymi rzeczami, aby w zimę szybciej silnik nabrał temperatury. Należy oczywiście pamiętać o usunięciu tego na wiosnę. Tak jak Państwo widzieli na zdjęciach, chłodnica w takim stanie kwalifikuje się ewidentnie do wyczyszczenia. Oczywiście nie przeprowadzamy tego sami, tak jak mówiłem, jest to bardzo delikatna część, także możemy ją bardzo łatwo uszkodzić. Najlepiej oddać samochód do mechanika. Szanowni Państwo, te wszystkie rzeczy możemy przeprowadzić naprawdę, tą kontrolę podstawową układu chłodzenia możemy przeprowadzić naprawdę sami, a gdy potrzeba uzupełnić płyn. Gdy stwierdzimy
ubytek płynu chłodzącego, nie widzimy wycieków, oczywiście należy taki ubytek uzupełnić. Uzupełniamy najlepiej płynem chłodzącym tej samej marki, który jest wlany w tej chwili. Jeżeli nie wiemy, jaki to jest płyn, a dolanie to jest niewielka ilość, rzędu szklanka, dolewamy najlepiej wodą destylowaną. Dlaczego destylowaną? Dolanie zwykłej wody w mniejszej bądź większej ilości może z czasem spowodować osadzenie się kamienia w kanałach w silniku, co może doprowadzić do niedrożności tych kanałów i jednocześnie również doprowadzić do przegrzania. Również przyczyną przegrzewania się silnika może być zbyt niski poziom oleju w silniku. Szanowni Państwo, olej w silniku nie jest tylko do smarowania elementów ruchomych silnika, ale również odbiera ciepło z jego elementów. Także utrzymanie właściwego poziomu oleju również pozwala nam na utrzymanie właściwej temperatury silnika. Szanowni Państwo, a co robić, gdy podczas jazdy wskazówka temperatury idzie nam na czerwone pole? No, w większości przypadków każdy by odpowiedział, że natychmiast zatrzymać się, wyłączyć silnik. Zatrzymać się tak, szanowni Państwo, jeżeli wentylator w chłodnicy pracuje, co objawia się wyraźnym szumem, prawda, i widać go, że się kręci, nie wyłączamy silnika, wyłączamy odbiorniki prądu, jak również i klimatyzację, co nam odciąży sam silnik. Włączamy ogrzewanie, ogrzewanie w środku w pojeździe na maksimum, wentylator na maksimum, co pozwoli nam na odbiór ciepła przez nagrzewnicę w samochodzie. I obserwujemy, jeżeli temperatura spada, czekamy, aż nam się wyrówna do stanu normalnego, wtedy dopiero wyłączamy silnik. Dlaczego nie wyłączamy silnika mocno przegrzanego w momencie, gdy wiemy, że wentylator prawidłowo pracuje? Otóż, szanowni Państwo, wentylator ma lepszą zdolność chłodzenia niż stojące auto z wyłączonym silnikiem i powietrze czy wiatr opływałby po prostu silnik, nawet przy otwartej masce. Do tego pracująca pompa wody również równomiernie rozprowadza płyn chłodzący. Dodatkowo pomagamy sobie, tak jak już wspominałem, włączaniem ogrzewania w pojeździe na maksimum, co również przyspieszy ten proces wychładzania. Jakie są w ogóle przyczyny przegrzewania się silnika? Oczywiście to, co wspominałem na wstępie, brak naszego nadzoru nad stanem technicznym pojazdu, jakieś wycieki, również uszkodzony sam wentylator bądź czujnik załączający ten wentylator chłodnicy, to wszystko są przyczyny. Również sposób naszej jazdy. Przy naprawdę wysokich temperaturach jazda, ostra jazda, szczególnie w mieście, gdzie pokonujemy krótkie odcinki, dużo stoimy w korkach czy przed światłami, również do tego się przyczynia. Wyłączenie silnika na rozgrzanego do maksimum może spowodować jego miejscowe przegrzanie. Także silnik, nawet gdy nie pracuje, może w niektórych miejscach to ciepło skumulować po prostu. Szanowni Państwo, a wyłączamy silnik w momencie, kiedy już para nam bucha spod maski, nie słyszymy wentylatora. Wtedy na pewno trzeba ten silnik wyłączyć. Proszę też pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Nie otwieramy maski w momencie, kiedy widzimy, że leje się z niej płyn chłodzący, kiedy para bucha. To wszystko są wysokie temperatury. Odczekajmy kilkanaście minut, niech się sytuacja uspokoi. Dopiero otwórzmy maskę i weryfikujmy uszkodzenia. Jakie mogą być skutki dalszej jazdy na przegrzanym silniku? No najprościej rzecz biorąc, uszkodzeniem dość ważnych elementów w samym silniku. Najczęstszym skutkiem jest to przepalenie się uszczelki pod głowicą, element dość wrażliwy na wysokie temperatury. W ekstremalnych przypadkach również może dojść do zatarcia silnika, gdyż elementy po prostu nagrzewają się do maksymalnych temperatur, pęcznieją, zaczyna brakować smarowania i dochodzi do zatarcia.
Szanowni Państwo, tak jak Państwo usłyszeli, taka kontrola tego układu wcale nie jest trudna. Możemy ją przeprowadzać naprawdę często, a pozwoli nam uniknąć nerwów, kosztów. A o tym, jakie skutki są właśnie niezadbania o stan techniczny naszego pojazdu, opowiedzą Państwu filmiki. Voilà. Et voilà. Alors là, il y en a une couple qui vont être contents. C'est pas assez long? Ouais. Oh, c'est de valeur. Regarde, c'est des beaux charneux, les gars. Ben toi, ta journée, s'arrête-tu là? Now it's overheating. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Zapraszam do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.